Znajdujemy się na placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie, w tle kościół świętego Jakuba. Wielokrotnie w historii Polski Ochota broniła Warszawy od kierunku południowo-zachodniego. Jest tutaj zresztą wiele symbolicznych miejsc związanych z walką o niepodległość. Przecież wszyscy chyba znamy Redutę Ordona, to epoka powstania listopadowego. Tutaj na Ochocie broniono również dostępu do Warszawy we wrześniu 1939 roku. W okolicy ulic Grójeckiej i Opaczewskiej była słynna barykada, która broniła Warszawy przed atakami 4. Dywizji Pancernej generała Georga Reinharta. Tutaj obroną zasłynęli żołnierze i mieszkańcy Warszawy. A wśród żołnierzy należałoby wyróżnić 40. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. Ochota ma również duże znaczenie, jeśli chodzi o budowę polskiego państwa podziemnego. Przy ulicy Raszyńskiej był dom, gdzie mieszkał od 1943 roku delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski. Na Ochocie przy ulicy Spiskiej 14 znajduje się też miejsce niezwykle tragiczne, jeżeli chodzi o polskie państwo podziemne, a zwłaszcza Armię Krajową, bowiem właśnie w kamienicy przy tym adresie Spiska 14 30 czerwca 1943 roku został aresztowany przez Gestapo ówczesny komendant główny Armii Krajowej generał Stefan Grot Rowecki. No i w końcu tu na Ochocie 31 lipca przy ulicy Filtrowej 68 w pięknej kamienicy w tak zwanym domu dochodowym Pocztowej Kasy Oszczędności. Tutaj właśnie w godzinach wieczornych pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, podpisał decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17. Ta decyzja dzień wcześniej była, kilka godzin wcześniej była podjęta przy ulicy Pańskiej 67. W kontekście Powstania Warszawskiego Ochota ma duże znaczenie strategiczne, dlatego że jest na tym głównym kierunku z południowego zachodu. Niemcy, atakując Warszawę w 1944 roku od zachodu poprzez Wolę, ulicą Wolską, Górczewską, Chłodną, Elektoralną, na most Kierbedzia i od południowego zachodu, od Ochoty, ulicą Grójecką, Alejami Jerozolimskimi i dalej na most Poniatowskiego. Jeśli chodzi o strukturę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, to Ochota jest czwartym obwodem. Dowódcą jest podpułkownik Mieczysław Sokołowski, pseudonim Grzymała. Jak to w większości przypadków w powstaniu było, no siły obwodu, uzbrojenie miały dosyć liche. To były naprawdę nieliczne sztuki broni maszynowej, niewiele karabinów, dominowała broń krótka, granaty, butelki z benzyną. A wyznaczone obiekty do zdobycia bardzo trudne, dlatego że dowództwo okręgu jako zadanie dla czwartego obwodu wyznaczyło zdobycie potężnego gmachu domu akademickiego przy placu Narutowicza, równie silnego, wielkiego gmachu Akademii Nauk Politycznych przy ulicy Wawelskiej, Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Wawelskiej oraz szkoły przy ulicy Tarczyńskiej 8. No, nie trudno się domyślić, że żołnierze 4. obwodu nie byli w stanie tych obiektów zdobyć, dlatego że najczęściej były one obsadzone przez przynajmniej kilka plutonów, kompanię SS uzbrojoną w broń maszynową. To wystarczyło 3-4 gniazda broni maszynowej, 3-4 MG-42 albo MG-34 w oknach domu akademickiego, żeby zatrzymać każdą powstańczą ofensywę, każdy powstańczy atak. Dowódca 4. obwodu, podpułkownik Grzymała Sokołowski, już w pierwszych godzinach powstania dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie zrealizować tych zadań, a może stracić większość żołnierzy. Dlatego podejmuje decyzję o tymczasowej dyslokacji na innym obszarze. Podejmuje decyzję o wyjściu z Ochoty w kierunku Lasów Chojnowskich.
To przejście też nie będzie proste. Dojdzie do boju spotkaniowego z Niemcami pod Pęcicami. Zginęło tam ponad 90 powstańców, żołnierzy 4. obwodu. Także Ochota będzie broniła się do 11 sierpnia i tu pragnę podkreślić, aż do 11 sierpnia. Dlatego, że opór żołnierzy Woli i Ochoty pozwala Śródmieściu na zorganizowanie obrony, na przygotowanie się na potężne niemieckie uderzenie. Proszę sobie wyobrazić, że bez tego oporu na Ochocie i na Woli niemieckie oddziały mogły już tutaj w Śródmieściu, na Starym Mieście, na Powiślu buszować od 1, 2, 3 sierpnia. A tak było to aż 11 dni, bo w kontekście całego powstania do 2 października ktoś może powiedzieć, bardzo szybko upada Ochota i Wola, bo już 11 sierpnia. Ale spójrzmy na to właśnie z tego punktu widzenia przy szczupłości sił. Zatrzymanie pierwszego impetu niemieckiego uderzenia do 11 sierpnia to była wielka rzecz. To bardzo pomogło powstańcom ze Śródmieścia. Także tutaj na Ochocie mamy wyjście wojska do Lasów Chojnowskich, co wcale nie oznacza, że oni tam byli przez całe powstanie, bo pułkownik Mieczysław Grzymała-Sokołowski po reorganizacji w Lasach Chojnowskich wróci do powstańczej Warszawy, stoczy bój pod Wilanowem, gdzie zginie zresztą z 18 na 19 sierpnia, a innych powstańców z Ochoty spotkamy jeszcze w pozostałych dzielnicach Warszawy w składzie na przykład batalionów Iwo Ostoja. Ale na Ochocie zostały jeszcze dwa punkty oporu niezwykle bohaterskie. Reduta Wawelska w czworoboku ulic Wawelska, Uniwersytecka, Mianowskiego i Pługa. Dowódcą tego odcinka był Jerzy Gołębiewski, pseudonim Stach. I druga wielka powstańcza reduta, tak zwana reduta Kaliska w czworoboku ulic Kaliska, Kopińska, Białobrzeska, Jotejki. Tutaj dowódcą był Andrzej Hyczewski, pseudonim Gustaw. I te dwa punkty, te dwie reduty broniły się do 11 sierpnia. Niestety, ale już od pierwszych dni powstania na Ochocie dzieją się niewyobrażalne masakry ludności cywilnej. Należy to podkreślić, dlatego aby powstania warszawskiego nie analizować, nie opisywać, nie omawiać wyłącznie w kategoriach militarnych. Jak inne powstania. Niemcy byli silniejsi, mieli czołgi, armaty, broń maszynową, my słabsi, przegraliśmy. To rzecz w historii normalna. Wygrywa zawsze silniejszy. Tyle tylko, że w powstaniu warszawskim nasi wrogowie, Niemcy oraz kolaborujące z nimi oddziały, masowo mordowały, pastwiły się nad ludnością cywilną i nad niewinnym miastem, później obracając go w stertę gruzów. Tak było na Woli. Już bardzo dobrze znany jest ten wątek powstańczy, rzeź Woli. Niestety troszkę mniej znane jest pojęcie zieleniak, a to symbol cierpienia, symbol męczeństwa tysięcy mieszkańców Woli. A sprawcami tych, jak powiedziałem, niewyobrażalnych nieszczęść, no przede wszystkim były, że tak się wyrażę, watahy, rony. Rona to skrót od rosyjskich słów Ruskaja Oswoboditielnaja Narodnaja Armia. To formacja utworzona na obszarze zachodniej Rosji, na terenie tzw. Republiki Łokockiej, no złożona głównie z Rosjan, kolaborantów współpracujących z Niemcami po już operacji Barbarossa po 22 czerwca 1941 roku. Dowódcą był Bronisław Kamiński. Ta formacja została sprowadzona do Warszawy po wybuchu powstania celem pacyfikacji m.in. Ochoty z Częstochowy. Tam wybrano pułk liczący 1700 żołnierzy kawalerów. Dowódcą tego pułku został Iwan Frołow i skierowano właśnie na warszawską Ochotę. Oni się rozlokowali m.in. w gmachu Wszechnicy Polskiej oraz w szkole, w liceum Hugona Komontaja przy Grójeckiej 93. I już tak od 4 sierpnia, jak powiedziałem, te watahy żołdaków, nie zawaham się powiedzieć, morderców, bandytów, zwyrodnialców, no bo to nie żołnierze. Żołnierz to zawsze osoba w mundurze z bronią, która walczy też z osobą uzbrojoną.
jeżeli ktoś strzela do kobiety ciężarnej, do dziecka, przestaje być żołnierzem, staje się właśnie oprawcą, mordercą, bandytą, renegatem i tak tę niesławną formację Ronę możemy nazwać. Od 4 sierpnia grupki pijanych ronowców wchodzą do setek mieszkań tutaj na Ochocie. Cel jest jeden, rabunek. Kradną przede wszystkim kosztowności, czyli obrączki, pierścionki, kolczyki, zegarki. To często pierścionki razem z wyłamanymi palcami i wyrywane z uszu kolczyki. Zabierają cenną odzież, alkohol. Wyrzucają wszystkich z domu. Jeżeli ktoś stawia opór, zabijają. Nagle na ulicach Ochoty pojawiają się dziesiątki tysięcy ludzi. Powstaje ogromny chaos. To również doprowadza do skrajnego zdenerwowania same dowództwo Rony. Więc co robić? Co z tymi ludźmi robić? Gdzie ich gnać? I w tym momencie zapada decyzja. Tworzymy obóz przejściowy dla nich. No ale gdzie? Gdzie jest taka przestrzeń? No dobrą przestrzenią było targowisko płodów rolnych, tak zwany Zieleniak, w okolicy Grójeckiej i Opaczewskiej, i tam ci nieszczęśnicy wszyscy trafiają. Był teren w większości zabrukowany, na części rosła wysoka trawa, było ogrodzenie, więc z punktu widzenia Niemców czy ronowców, no dobre miejsce do tego, żeby tam umieścić tysiące ludzi. Ale z punktu widzenia tych biednych mieszkańców Ochoty, no to Zieleniak stał się dla nich piekłem, dlatego że brak pożywienia, brak wody pitnej, brak toalet, brak dostępu do najmniejszej pomocy lekarskiej. A tam przecież byli ludzie chorzy, również starzy, małe dzieci, kobiety rodzące, kobiety, które przed chwilą urodziły, przed godziną urodziły. I tam nagle noce, czasami cieplejsze, sierpniowe, czasami chłodniejsze. Warunki skrajnie wyczerpujące dla nas dzisiaj, a cóż dopiero w sytuacji, kiedy każdy ronowiec mógł podejść i zastrzelić. Jeżeli już mieli żywność, jak sobie radzili? No czasami zgadzali się Niemcy i ronowcy na to, żeby grupki dzieci bądź kobiet wychodziły przez ogrodzenie na okoliczne pola i do ogródków, żeby wyrywać warzywa, ziemniaki. Przynoszono je więc, naturalnie nie dla wszystkich starczyło, bo przez Zieleniak od 4 do 11 sierpnia przeszło ponad 60 tysięcy mieszkańców Woli. Także logistyka zaopatrzenia w żywność to w tamtych warunkach była niemożliwa. Ci ludzie przynieśli troszkę warzyw, troszkę ziemniaków, trzeba było ugotować. Skąd drewno? A jakieś deski stare, a jakieś gałęzie, a jakieś szmaty. Ale w każdym momencie, kiedy ronowiec zobaczył palące się ognisko i jakiś gar, jakąś michę, która tam była, to mógł ludzi zastrzelić. I tak często było. Także ludzie umierają tam. Albo z chorób, z wycieńczenia, z pragnienia, albo są rozstrzeliwani, tak po prostu, dla zabawy, gdzie są chowani. Był tam duży lej po bombie, początkowo ciała wrzucano do tego leju, a później układano na stercie. Część ciał spalono w sali gimnastycznej wspomnianego przeze mnie liceum Hugona Kołłątaja przy ulicy Grójeckiej. Chcę jednak podkreślić, że Zieleniak to było przede wszystkim piekło dla kobiet i trudno znaleźć w historii Polski taki moment i takie miejsce, gdzie Polki były bardziej pohańbione, gdzie były tak masowo męczone i mordowane, jak właśnie na Zieleniaku. I tutaj bardzo, bardzo proszę, żeby zawsze każdy, kto przechodzi obok Zieleniaka, dzisiaj toczy się tam normalne życie, pewnie każdy mieszkaniec tutaj Ochoty i nie tylko, nieraz chodzi tam na zakupy, bo jest tam do dzisiaj miejsce targowe, żeby o tych kobietach pomyśleć. Dlatego, że tam kobiety były masowo gwałcone i mordowane. Wieczorami, kiedy już zapadł zmrok, ronowcy przychodzili z latarkami. Świecili na twarze, wybierając młode kobiety. Były one następnie gwałcone i bardzo często mordowane. Jak mogły uciec przed tym pohańbieniem i przed tą męką? Otóż starały się jakoś oszpecić swoje ciało. Najprościej było poprzez zrobienie sobie rozczochranej fryzury oraz pomazanie błotem twarzy, pomazanie błotem włosów, bądź włożenie na przykład jakichś zwiniętych szmat na plecy za koszulę, żeby to przypominało, że na przykład osoba jest garbata. Nie raz i nie dwa tak było, że matka, żeby oszczędzić swoją córkę,
12, 13 czy 14-letnią, sama zgadzała się, żeby ją to spotkało, tak więc była gwałcona i mordowana, no ale po to, żeby właśnie przeżyły córki. Było, znam taką relację, że komuś udało się wnieść na zieleniach dywan i teraz pod tym dywanem leżały młode dziewczyny, na dywanie siedzieli dorośli, w ten sposób udało się jakoś ocalić ich życie. Chcę też powiedzieć o wyjątkowo zbrodniczym procederze, nie dającym się wręcz opisać ludzkimi słowami, świadczącym o jakiejś całkowitej psychicznej aberracji tych renegatów, tych ronowców, dlatego że wręcz trudno w to uwierzyć, ale powszechnym niestety zjawiskiem na zieleniaku było gwałcenie kobiet zaraz po porodzie. Bardzo często godzina, dwie, trzy po porodzie. Noworodki były mordowane i później te kobiety przez ronowców gwałcone i też najczęściej zabijane. Jeszcze raz powtórzę. Przez zieleniak przeszło ponad 60 tysięcy ludzi. W tym na pewno śmierć poniosło ponad 1000 osób. Większość zgwałcone, zamordowane kobiety, osoby chore, osłabione. Tym głównym miejscem, tą główną stacją martyrologium dzielnicy Ochota był Zieleniak, ale oprócz tego w wielu miejscach dokonywano tu na Ochocie egzekucji. One nie były tak masowe jak na Woli, na przykład w fabryce Franaszka, czy w fabryce Ursus, czy w parku Moczydło po kilka, kilkanaście tysięcy. Nie było tego na Ochocie, ale było kilkadziesiąt miejsc, gdzie Niemcy i ronowcy dokonywali egzekucji. Takim miejscem był Instytut Radowy Marii Curie Skłodowskiej przy Wawelskiej 15 oraz wiele domów, mieszkań, placów w kolonii Staszica i kolonii Lubeckiego. Łącznie możemy mówić o ponad 10 tysiącach ofiarach śmiertelnych rzezi Ochoty, bo takie pojęcie już wśród historyków zajmujących się tą stroną powstania warszawskiego, czyli męczeństwem, martyrologią ludności cywilnej, to pojęcie możemy użyć w kontekście dwóch dzielnic. O wiele bardziej znana jest w świadomości Polaków dzisiaj jest rzeź Woli. Jest też pomnik temu poświęcony. Troszkę mniej znana jest ta strona powstania na Ochocie. Wspomniany Zieleniak bardziej kojarzymy może z ciekawym pomnikiem Barykada Września, mówiącym o obronie roku 1939. Troszkę mniej kojarzymy to właśnie z tym okrutnym, okropnym miejscem, jak powiedziałem. Było to prawdziwe pole śmierci. Zieleniak to pole śmierci dla tysięcy dziewcząt i kobiet warszawskiej Ochoty. Dlatego symbolami męczeństwa Warszawy z czasów II wojny światowej są Wawer, Pawiak, Palmiry, Aleje Szucha, Rzeź Woli i uważam, iż należy robić wszystko, żeby do tego makabrycznego zestawienia dodać też koniecznie Zieleniak. Być może potrzebne jest też bardziej takie spektakularne upamiętnienie kobiet z dzielnicy Ochota, zamęczonych, zgwałconych, torturowanych i zamordowanych przez bandytów, renegatów z brygady Rona. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.